proszę, jedno ciastko i herbata. Niech szybko zje i niech płaci. Inni czekają. Zara, jak? Kultury troszki, tak? Prowincjonalny magazyn kulturalny. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Witam się z Państwem, tym, którzy słuchają po raz pierwszy. Nazywam się Ireneusz Ślusarczyk. I wymyśliłem sobie i mam zaszczyt poprowadzić dla Państwa taki nowy na antenie naszego Radia z Kulturą program. Jest to prowincjonalny magazyn kulturalny. Cóż ta nazwa kryje? Otóż będziemy się starali powiedzieć Państwu, opowiedzieć o zdarzeniach, ludziach, przestrzeniach kultury, które są kameralne, które uczą uważności, dla których jesteście Państwo, czy jesteśmy w ogóle bardzo sobie potrzebni i bardzo ważni. Jednym słowem, to nie tylko Sylwester w Zakopanem może porywać nasze serca, ale także właśnie te kameralne, tworzone przez czasem bardzo skromnych ludzi projekty. I za chwileczkę będziemy o tych ludziach nieco szerzej mówić, ale teraz już chciałbym powiedzieć Państwu, że mam przed sobą tomik w takiej ekri okładce o dużej gramaturze papieru. Na okładce napisane jest mgnienia. Mgnienia. Jeszcze nie powiem, kto jest autorem, to za chwilkę, bo pozwolicie Państwo, że przeczytam jeden z wierszy, otwieram właśnie ten wysmakowany tomik i otworzyłem na wierszu Fado prowincjonalne. To tak a propos tytułu naszej dzisiejszej audycji. Fado prowincjonalne. Na mojej prowincji nie rośnie dzikie drzewo sykomory o cierpkich owocach i motyl się nie zatraca pomiędzy kwiatami tuberos. Tu noc zapada głuchym kamieniem, by odbić się czkawką w krzyku pijaka na pustej ulicy, wznoszącym się w górę niczym prośby kantora do odległego Jahwe. Na mojej prowincji nie tańczą na rynku czarnookie dziewczyny z wachlarzami w dłoni. Tu każdy chciałby każdemu zajrzeć przez okno aż na samo dno duszy. Tu mielą żarna plotek bezustannie. Na mojej prowincji dworzec wciąż pachnie podróżą. Tu kałużami płyną żaglowce z papieru w kratkę i okno niepoprawnie skrzypi metaforą. A to, co na ziemi, na pewno przegląda się w lustrach nieba. Szanowni Państwo, autorką tych pięknych słów i tego tomiku mgnienia jest Daria Danuta Lisiecka, poetka z wykształcenia pedagog, animator kultury, a także doradca personalny, takie ciekawe połączenie. Studiowała także polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w mieście T, jak ona to sama mówi, czyli Toruniu. I coś, co jest szczególnie mi bliskie i coś, co w jakimś sensie połączyło nasze drogi, działała także w ruchu teatrów alternatywnych, współtworząc wraz z teatrem Kram 85 na przykład festiwal Płośnickie Lato Teatralne. Prowadziła również dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne. Animowała także, szanowni Państwo, literacko dzieci i młodzież
redagując cudne manowce. Pismo literackie młodych, dodatek do miesięcznika literackiego Akant. To jest to, co mówiliśmy w audycji z Adamem Ochwanowskim. Bardzo ważna edukacja młodzieży i dzieci. Organizując ogólnopolski konkurs poetycki Otwórzmy okna oraz konkurs na baśń pewnego dnia. Szanowni Państwo, Daria, bo tak będziemy chyba się za chwileczkę zwracać, jeżeli uda nam się połączyć, to laureatka nagród teatralnych, poetyckich, między innymi konkurs literacki imienia Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku, konkurs emigrantów w Sankt Petersburgu na Florydzie, kujawskie inspiracje w Inowrocławiu, chojnicka noc poetów. Publikowała też i to bardzo dużo w prasie literackiej, między innymi periodyki Poezja, Metafora, Akant, Instynkt, Kultura i Menażeria. To taka chyba jedna z ulubionych Darii. Antologiach, także publikowała w antologiach pokonkursowych, jest autorką tomiku Teatr moich wierszy. No i tego właśnie zacytowanego przed chwilą tomiku Mgnienia. Nagradzana, szanowni Państwo, przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, posiada odznakę zasłużonego działacza kultury. Szanowni Państwo, wymyśliła też, i to będzie głównym przedmiotem, ale nie tylko, naszej dzisiejszej audycji, naszego połączenia za chwileczkę, powołała i wymyśliła do życia i realizuje od 1999 roku ogólnopolskie spotkania poetów Biała Lokomotywa, które, no właśnie, a o tym opowie pewnie sama Daria. Zaraz spróbujemy się połączyć z Aleksandrowem Kujawskim. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Dario. Bardzo długo żeśmy się nie słyszeli. Powiedz mi, Dario, czy dzisiaj bistro pod szczęśliwą afrykańską stokrotką było czynne? Podawano w nim kotlety indyjskie, ziemniaczane, w towarzystwie wytrawnej surówki. I coś jeszcze? A deser? Na deser były lody bakaliowe, domowe. Ach, no tak. Ja czasem na Facebooku obserwuję, jak wrzucasz czasem jakieś takie zdjęcie, nie ulegając, broń Boże, modzie, że dzisiaj każdy wrzuca jedzenie, ale to przede wszystkim to twoje odróżnia, no wielka tutaj wyobraźnia, także w nazwach. A powiedz mi, co u kotki Rysi? Kotka Rysia w tej chwili gdzieś się tutaj ukryła. Nie ma jej w polu widzenia, być może śpi. Dario, no to pozdrawiamy kotkę Rysię. Powiedz mi, czy słuchałaś jakiegoś fragmentu naszej audycji dzisiaj? Nie słuchałam. Miałam inne rzeczy. Jasne. Dario, wspomniałaś... Tak, tak, ja rozumiem. No to polecamy Radio z Kulturą. Mów o nas. A ja teraz... Tak, ja chciałem zapytać cię, bo tutaj zapowiadając cię, skończyłem na twoim dziecku, jeśli można tak kolokwialnie powiedzieć, na Białej Lokomotywie, czyli ogólnopolskich spotkaniach poetów. I tutaj nie dokończyłem celowo zdania, bo powiedz coś więcej. Czym jest Biała Lokomotywa? Gdzie się odbywa? Na razie takie podstawowe rzeczy dla słuchaczy w Polsce, którzy nas słuchają, a być może jeszcze tego nie wiedzą. A to jest kameralny festiwal teatralny, który odbywa się pod koniec lata, kiedy już jesiennieje aura, a na początku września, w pierwszy weekend września, w Łazieńcu, wsi rodzinnej Edwarda Stachury. I Edward Stachura jest patronem naszych spotkań, co nie oznacza, że one w całości są repetycją jego twórczości, nie. Spotkania służą poezji w różnych jej formach i koegzystencjach. Poezja
Z muzyką się tutaj doskonale łączy, z piosenką, z teatrem. Właśnie Stachura jest patronem, ale głównym bohaterem jest poezja naszych spotkań. To jest dwudniowa impreza, która odbywa się całkowicie od kilku lat we wsi rodzinnej Edwarda Stachury. Na początku, kiedy ją organizowałam, była przewidziana, rozpisana na trzy miasta, które inspirowały powieść Stachury. Cała Jaskrawość, a więc trzy miejsca odbywały się w Aleksandrowie Kujawskim, w Łazieńcu i w Nieszawie. Oraz czasem planowany był także wypad do Ciechocinka. A niestety tak duże rozproszenie nie sprzyjało wytworzeniu się odpowiedniej atmosfery, na której mi zależało. I po krótkiej przerwie i po reaktywacji spotkań postanowiłam je całkowicie przenieść do wsi rodzinnej Stachury, do Łazieńca. I okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ wytworzyła się nowa jakość. Wytworzyła się atmosfera sprzyjająca właśnie odbiorowi twórczości. Biała Lokomotywa cechuje się otwartością, gościnnością, wolnością, różnorodnością, intensywnością i brakiem presji. Nie ma podczas festiwalu ścisłej ramówki godzinowej. Jest tylko ramówka, w ramówce jest tylko ujęta jedna godzina, początkowa, zaczynająca każdy dzień. Dalej rzeczy toczą się we właściwym dla nich trybie i czasie. Nikt nikogo nie przyspiesza, nikt nie stoi nad nikim z batem. Gdy coś się przedłuży, no trudno, przedłużyło się. Czy rzecz się skończy o pierwszej w nocy, czy o 1:30, nie ma aż tak wielkiego znaczenia. A ci, którzy percypują wydarzenia Białej Lokomotywy, mogą korzystać z nich w sposób dowolny, mogą się na chwileczkę wyłączyć, zanurzyć gdzieś w pejzaż, wrócić w stosownym dla siebie momencie i czasie. Korzystać w sposób taki, jaki sami są w stanie sobie zaprojektować, wybierając z intensywnego programu coś dla siebie. Czy można powiedzieć, że słowo spotkanie, tak zaniedbywane, moim zdaniem, jest jakimś tutaj takim słowem ważnym? Jest słowem kluczem, jest najważniejszym. Chodzi o spotkanie. O spotkanie odbiorcy z twórcą, o spotkanie wrażliwego czytelnika poezji z tymi, którzy ją tworzą. Chodzi o spotkanie człowieka z człowiekiem, o spotkanie artysty z widzem, o spotkanie muzyka z poetą, o wszystko to, co niesie spotkanie, o wytworzenie się nowych wartości i nowych spraw. Jeszcze 2 lata temu nie przewidywałam, że pojawi się na Białej Lokomotywie na przykład wagon europejski. No właśnie, o te wagony chciałem zapytać. Wagon europejski, wagon teatralny, salonka. Tak, i to wszystko wytworzyło się właśnie ze spotkania i z obserwacji moich, z potencjału tych, którzy tutaj przyjeżdżają i współtworzą Białą Lokomotywę. Kilka lat temu jedna z osób, z bywalczyń Białej Lokomotywy, wyemigrowała, zamieszkała w Irlandii i ponieważ była to poetka, jest to poetka i dziennikarka, zaczęła też tam szukać dla siebie odpowiedniego otoczenia, środowiska i tak trafiła do grupy literackiej w swojej miejscowości Galway. I przywiozła tą grupę 2 lata temu, część tej grupy przywiozła na Białą Lokomotywę. I tak zaczął się wagon europejski Białej Lokomotywy. W ubiegłym roku już było to zaplanowane, że będą poeci rumuńscy, ponieważ bywalcem spotkań jest tłumacz z języka rumuńskiego, także poeta Enormi Stationis. I w ten sposób pojawili się poeci rumuńscy w
Zresztą bardzo dobrze, to było doskonałe spotkanie. Mieli być na chwilę, a zostali na dłużej, bo bardzo im się podobał nasz festiwal. Nie mogli wyjechać wręcz z łazienicy. A spełniasz się również jako instruktor teatralny, organizujesz warsztaty teatralne, prowadzisz młodzieżowy teatr na Wzgórzu, w Raciążku. Teatr już niestety się, że tak powiem, skończył, w sensie takim, że roczniki, które współpracowały ze mną, zmieniły szkoły, dojeżdżają, nie możemy się już spotykać. Po prostu młodzież wyfrunęła, ja wiem. Więc jestem w oczekiwaniu na nowy narybek. Ale ta miłość do teatru to też wagon, tak? Teatralny podczas tak, białej lokomotywy, jak na czym. Wagon teatralny, ponieważ teatr. W wagonie teatralnym Białej Lokomotywy przedstawiana jest przyjaźń pomiędzy teatrem a literaturą. Mieliśmy tutaj, a ponieważ sala, w której odbywa się Biała Lokomotywa, jest stosunkowo niewielka, więc nastawiamy się albo na małe formy, czyli monodramy, albo na formy wielkie, czyli formę jakąś plenerową. Przedstawienie plenerowe, bo miejsca dookoła jest sporo z kolei. I tak gościł u nas a trzykrotnie Jacek Zawadzki ze swoimi monodramami. Gościł u nas Bartosz Bandura, który stworzył monodram na podstawie twórczości Edwarda Stachury, na podstawie jego dziennika Pogodzić się ze światem. Doskonale potraktowany zresztą tekst. A z form plenerowych mieliśmy parokrotnie Teatr Epidemia, prowadzony przez Michała Sabata z kilkoma przedstawieniami. Małgorzaty z Bierunia, był, tak? Obecnie czy z Mysłowic? Bo tam, wtedy tak, jeszcze z Bierunia. Wtedy jeszcze z Bierunia. No fantastycznie, ja kibicuję ci, jak wiesz, od dłuższego czasu. Terminy się nam nakładały naszych spotkań w tym roku, myślę, że się nie nałożą. Właśnie chciałem zapytać o ten termin, bo nie powiedzieliśmy chyba tego, kiedy w tym roku. Jeśli... Pierwszy weekend września, 4-5 września. Czyli w 4-5 września zapraszamy do Łazieńca, zapraszamy na festiwal Biała Lokomotywa. Szefową jest tutaj Daria Danuta-Lisiecka. Jeszcze chciałem zapytać, powiedz mi Dario, a czy ludzie czytają jeszcze, wracając do twojego tomiku poetyckiego Mgnienia. Myśmy się tutaj z kolegą spierali, jaki kolor jest, bo to jest bardzo takie przemawiające, jest to bardzo ascetyczna taka okładka, wszystko jak to u ciebie jest dobrane, nawet gramatura papieru podejrzewam. Ja nie powiedziałem, że wydało to wydawnictwo, czy też jak tutaj to nazwać, Stacja Zagubin. Stacja Zagubin to jest seria wydawnicza, którą inaugurujemy przy Białej Lokomotywie. Mój tomik jest forpocztą tej serii, ponieważ mam nadzieję, że inne rzeczy edytorsko się tutaj pojawią jeszcze. Zawsze moim celem było, aby impreza spotkania, których patronem jest Edward Stachura, żeby z tych spotkań właśnie wychodziła jakaś poezja, jakieś formy literackie, szły do ludzi, żeby miejsce, jego wieś rodzinna właśnie miała i w tym względzie coś do powiedzenia. No powiem ci, że będę jeszcze wracał do tego tomiku, bo naprawdę to pytałeś jest... o kolor? Tak, kolor tak. Kolor jest chamois. Ojej. To jest francuski termin, oznacza giemzę, kozią skórę. No widzisz, to dobrze, tutaj mój kolega artysta plastyk, Artur Smarkowski, zapytany przeze mnie dzisiaj, bo chciałem się solidnie przygotować, a to naprawdę do mnie przemawia, powiedział, no właściwie to nie wiem, ale ja bym powiedział, że to jest gniady.
Taki właśnie kolor skóry. Akurat miał na myśli konia, że gniady koń, ale to coś na rzeczy w takim razie. Bardzo żeśmy się nie pomylili, znaczy kolega. Więc gniady. Jak ktoś będzie chciał, tak to powiesz, że to może gniady, że taka propozycja padła. Dario, czy ludzie dzisiaj jeszcze czytają poezję? Oczywiście czytają. Chciałabym powiedzieć, że podczas Białej Lokomotywy istnieje również stoisko, gdzie ci, którzy przyjadą, mogą swoje tomiki wystawić. I ono cieszy się bardzo dużym powodzeniem. A te tomiki są kupowane, ludzie gromadzą całe kolekcje, a ponieważ autorów mają na miejscu, to mają też sposobność pozyskania autografu. I jest to praktykowane. I to nie tylko kupują tomiki poetyckie piszący, ale również ci, którzy są entuzjastami, czytelnikami, a sami nie uprawiają poezji, nie piszą, nie tworzą, a czytają i są zainteresowani. Czy jeżeli ktoś właśnie z czytających poezję napisze do nas, do Radia z Kulturą, można liczyć, że jakiś jeden tomik uda się od ciebie z autografem, mówiąc, wydębić, jak to się dawniej mówi. Oczywiście, książki powinny iść do ludzi. To w takim razie, a wszystkich innych zainteresowanych też zapraszamy, będziemy kontaktować z Darią, pewnie można taki tomik po prostu nabyć. Ja jeszcze chciałem zapytać, wracając na chwileczkę jeszcze do Białej Lokomotywy, zapytać o Salonkę, bo wiem, jak śledziłem wcześniej, że, bo to rozumiem, że to jest ta scena piosenki autorskiej. Ja wiem, tak, że bywał z tobą też Jan Konrak z Lubelskiej Federacji Bardów, Marek Gałązka, ale też chyba Czyżykiewicz, Mirosław, prawda? Mirosław Czyżykiewicz. Tak, tak. Czy wiadomo, bo właśnie nie mówiliśmy jeszcze o repertuarze, czy też artystach, których można spotkać będzie na Białej Lokomotywie w tym roku. Dobrze, dwie sprawy. Salonka to jest w tej chwili autorski projekt Zuzanny Moczek, która występuje jako Zuzanna, śpiewająca Zuzanna. Laureatka wagonowego Tralala. Także. Ponieważ Zuzanna parę lat temu przybyła tutaj do nas, zachwyciła, została zaproszona po raz wtóry, a ponieważ lubiana jest nadal bardzo, bardzo, pomyślałam, że może Zuzanna podjęłaby się prowadzenia tejże Salonki piosenki autorskiej. Chodziło mi o to, żeby przedstawiać młodych tworzących, piszących, śpiewających poezję, a żeby przedstawiać to młodsze pokolenie, w którym Zuzanna ma dość dobre rozeznanie z tytułu bywania na różnych festiwalach, przeglądach i tak dalej. I tak w ubiegłym roku przywiozła nam tutaj do Łazieńca Dorotę Sowę-Kuziele. Skrzypaczkę, autorkę tekstów, znakomitą ich interpretatorkę. I był to jeden z lepszych koncertów, wydaje mi się. Nie wiem, kogo tym razem Zuzanna przywiezie, ponieważ jest to jeszcze niespodzianką, jeszcze jest w trakcie jakby domyślania, wymyślania. A natomiast wiem, że na pewno zaśpiewa Marek Gałązka z Seanem Stewartem, Anglikiem, który mieszka w Polsce od jakiegoś czasu i który również jest songwriterem. Będą budować razem most między Polską i Anglią, między protest songami angielskimi, a polską poezją wyśpiewaną przez Marka Gałązkę. Jeszcze chciałem zapytać w takim razie o slam poetycki i otwartą trybunę poetycką, bo rozumiem, tego że tutaj wyraźnie chyba nie padło, a jak rozumiem, młodzi ludzie mogą też przyjeżdżać, czy zgłaszać się wcześniej, właśnie jak to jest, i zaprezentować swoją twórczość? Slam, sytuacja slamu jest następująca. No. W dniu slamu, kto się zgłosi, ten w nim wystąpi. Slamy są obsadzane dość licznie na Białej Lokomotywie. Przeszło 30 osób w zeszłym roku nam się
zdarzyło, co okazało się, że slam był bardzo długi. Do rana? No, prawie, prawie. On jest zawsze na koniec pierwszego dnia organizowany, więc to jest nocny slam. Ale publiczność jest do końca aktywna, współpracująca z poetami, wspierająca ich. I te slamy właśnie cieszą się dużym powodzeniem. Natomiast Wolna Trybuna Poetycka odbywa się na takiej łączce przed domem rodzinnym Edwarda Stachury. Bez mikrofonów, bez prądu, w plenerze. Każdy ma szansę przeczytania jednego tekstu. Jednego, żeby nie bo bywają poeci, którzy mogą zdominować całe towarzystwo i kiedy zaczną czytać, to nie mogą skończyć, więc reguły są jasne. Jeden tekst można przeczytać. Podczas tej wolnej trybuny także rozmawiamy o tym, o twórczości Stachury, albo mówimy o przyjaźniach poetyckich. Wybieram temat. I to na łące wszystko przed domem rodzinnym tak, poety. Tak. Mhm. Tak. No i oczywiście... No dla ciebie to jest oczywiste, ale myślę, że dla słuchaczy jest to rzecz ciekawa, tak, że tak siedząc na łące... Się odbywa przed domem rodzinnym Edwarda Stachury, do którego można w tym dniu wejść, można go zwiedzić. Zazwyczaj gospodarzem domu jest tego dnia Jerzy Stachura junior, bratanek poety. Rozumiem. Dario, na koniec powiedzmy jeszcze, bo tutaj wyczytałem w różnych tutaj źródłach, że zostałaś zaproszona do Wielkiego Księstwa pewnego, czyli do Wielkiego Księstwa Poezji i to tutaj bardzo jestem dumny, bo widzę twoje nazwisko pomiędzy, obok między innymi Adama Zagajewskiego i wielu innych zacnych, jak to byś powiedziała, poetów. Tak, i twórców. Jestem zaskoczona i zaszczycona. Cóż, na razie żyję nadzieją na to spotkanie. Tak. Jakie ono będzie, będzie być może okazja po powrocie stamtąd, po powrocie i przeżyciu do zreferowania, do opowiedzenia będzie okazja być może. To odbywa się w Sejnach, tak? Krasnogródzie. W Sejnach i Krasnogródzie. Mhm. To jest granica litewska, tak? Tak, granica litewska. Mhm. I to rozumiem też taka forma spotkania przede wszystkim. Forma spotkania w dniu i w okolicach dnia urodzin Czesława Miłosza. Mhm. Czy można, tak, właśnie Czesław Miłosz, ale czy można też przybyć na takie, czy to jest otwarte nie dla... Wiem. Nie wiadomo. To ja się w takim razie dowiem, bo bardzo tutaj mamy ochotę przybyć. Państwa też namawiam. Dario, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, że zechciałaś. Myślę, że będziesz częstym gościem w naszym programie, w moim programie Prowincjonalny Magazyn Kulturalny, to tak przewrotnie żeśmy nazwali, ale w zasadzie nie przewrotnie, ponieważ te wszystkie rzeczy, które dzieją się właśnie między innymi w Łazieńcu, czy Wielkie Księstwo Poezji, czy inne projekty w całej Polsce, często kameralne. Tak jak powiedziałem, nie jest to Sylwester w Zakopanem, a mimo wszystko serce tam rośnie, dusza się rozszerza. Dlatego namawiamy wszystkich Państwa, aby także, mamy nadzieję, że będzie taka możliwość w obecnych czasach zarazy, że te wszystkie imprezy będą się jakoś odbywały. Bardzo Tobie też życzymy, żeby biała lokomotywa przebiegła spokojnie, ale też i radośnie, i hucznie, i poetycko. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Naszym gościem naszego programu była poetka, instruktor teatralny, reżyserka, tutaj wiele by wymieniać, autorka między innymi tomików Teatr Moich Wierszy i tomiku Mgnienia, z którego pozwoliłem sobie wiersz odczytać. Jeszcze raz dziękujemy. Daria Danuta Lisiecka z Aleksandrowa Kujawskiego mówiła do nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz proszę Państwa, zapraszam Państwa do wysłuchania piosenki, pewnego przerywniku, bo jeszcze na chwilkę wrócimy do naszego programu. Będzie to
ciekawy, myślę, że tekst a propos poety, z którym mamy nadzieję połączyć się w przyszłym tygodniu, jeśli będzie chciał, to pan Marcin Urban, doskonały poeta, twórca, fraszkopisarz, związany z Krakowem, mieszkający w Niepołomicach. Pan Marcin Urban, jeśli nas teraz słyszy, to bardzo serdecznie pozdrawiamy. A wykona tą piosenkę i autorką muzyki jest doskonała wokalistka, laureatka wielu festiwali, między innymi laureatka Festiwalu Piosenki Studenckiej, Monika Załoga. No to posłuchajmy. Apteczka. Na co nam dziś poezja? Cóż uczynić może? Gdy proza życia dławi coraz gorzej, ta powszechna gonitwa i codzienność szara, wrażliwość piękna w ludziach zatracić się stara. Poezja to nadanie słowom zabawa wyobraźnią, gimnastyka głowy. To skojarzeń muzyka, metafor, zagadki, słów, nuty i przemyśleń. Śnienie chwilą i oczarowanie emocji wielkim blaskiem, jak feniks powstanie z pogorzeliska uczuć. Chwilę wieczność zmieni, a iskierkę nie ma. Można w nich znaleźć każdy temat. W popiele egzystencji widzą uczuć diament, słyszą okrzyki szczęścia i dramatu. Siłą postulatach czyjeś życie zmieni, przenikać może mury, stropy i zasieki, przeleci nad morzami i przepłynie rzeki. Jest cudownym lekarstwem na choroby duszy, kiedy trzeba sił doda. Antidotum na serca zgorzknienie potrafi zmiękczyć stwardniałe sumienie. Więc zbieraj apteczkę wierszowej pomocy, by móc do niej sięgnąć za dnia i w nocy. W smutku, słabości czy serca zranienia, gdy szukasz spokoju, ulgi i wytchnienia. Poezja nie zna granic czasu i przestrzeni, swą siłą postulatach czyjeś życie zmieni. Przenikać może mury, stropy i zasieki, przeleci nad morzami i przepłynie rzeki. Przeleci nad morzami.
No właśnie, szanowni państwo, poezja czasami bywa apteczką, taką domową, doraźną pomocy. Polecamy państwu poezję, a teraz nieco zmieniamy klimat. Mam nadzieję, że jeszcze państwo są z nami o tej późnej porze. Przypomnę, że jest 23:56, czyli niewiele się pomyliliśmy, bo powiedzieliśmy tylko o 24, a tu jeszcze przed nami są kolejne programy. Bardzo zachęcamy państwa, żeby zostali państwo z nami. A teraz pewna zagadka. Czy znacie państwo ten głos i tę scenę? Szukamy pana Palucha. Słucham. Pan się nazywa Paluch? Tak, bo co? A może pan ma brata, panie Paluch? Panowie, pozwolą, że się przedstawię. Zdzisław Dyrman. Zasadniczo. Pan Hochwander, Chrostowicz. Proszę siadać. Szukamy pana Palucha. Stanisława. Stanisława Palucha. Zosiu! Jest Stach? Stasiek! Milicja do ciebie. Panowie pozwolą, moja żona. Zofia! Tak, któż z państwa nie zna tego filmu? Miś w reżyserii Stanisława Barei, współautorem scenariusza był Stanisław Tym. Miś i słynna moja żona Zofia. No to teraz ta niespodzianka, którą zapowiadaliśmy na Facebooku, bo myślę, że nie wszyscy z państwa wiedzą, że król tej sceny, czyli Stanisław Dyrman zasadniczo, to aktor wykształcony w warszawskiej szkole teatralnej, zawodowy aktor, znakomity zresztą, Ludwik Pak, pochodzący z Jasionnej, mieszkający w Jędrzejowie również przez długi czas. Ludwik Pak, nasz krajan z Jędrzejowa, wszystkim tym z państwa, którzy nas słuchają, to właśnie chciałem powiedzieć, bo nawet ostatnio rozmawiałem z kolegą, który jest Jędrzejowiec, mieszka w Warszawie. Pierwszy słyszał, że w ogóle jego ulubiona scena, ja też przez całe życie myślałem, że to jest naturszczyk tak zwany, czyli po prostu aktor, który tak to zagrał, a to proszę państwa takie zaskoczenie. Ludwik Pak, jego grup również znajduje się w Jasionnej, tam będzie impreza, o której za chwileczkę powiem, kulturalne pakowanie, która odbędzie się 5 września, ale jeszcze tutaj parę słów o Ludwiku Paku chciałbym powiedzieć. Proszę państwa, Ludwik Pak, no to we wspomnieniach jego kolegów, bardzo ciepły człowiek, jak pisał Andrzej Kalinin w takiej książce opowieści o świcie i o zmierzchu, rzecz o dawnym Jędrzejowie i nie tylko. Pan Andrzej Kalinin zaprosił także tutaj do współnapisania, tak mówiąc brzydko, Zbigniewa Ciałowicza, Józefa Gierczaka, Jana Chatysa i Jana Zająca. Opowieści o świcie i o zmierzchu. On wspomina tutaj Ludwika Paka. Pozwolą państwo, że parę zdań z tej książki zacytuję. A wracając do naszej stacji na Podklasztorzu, tu oczywiście najważniejszy był Lulek Pak, artysta od urodzenia. Jak żeśmy o nim mówili. On chyba też tak o sobie myślał. Skoro do szkoły aktorskiej wyjechał jakoś w środku 10 klasy liceum, kiedy akurat trwał zetempowski zaciąg, tym razem pod hasłem Młodzi proletariusze na artystów kina i teatru.
albo coś w tym stylu. Ludwik wyjechał wtedy do Lublina, gdzie ukończył tamtejsze studium dramatyczne i, co najważniejsze, zdał również maturę. Dzięki temu mógł potem podjąć studia aktorskie w warszawskiej Wyższej Szkole Teatralnej, którą w 1955 roku ukończył i w której należał do grona najbardziej utalentowanych absolwentów. Zadebiutował w Teatrze imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, żeby potem już na stałe związać się z teatrami stołecznymi. Dramatycznym, Ateneum i Rozmaitości, gdzie stworzył wiele interesujących kreacji. Był bowiem aktorem wszechstronnym, dobrze czuł się zarówno w dramacie, jak i w komedii. Jak spotkałem go potem tylko jeden raz, gdzieś w latach 70. w Jędrzejowie, poszliśmy wtedy na wódkę do restauracji na Wodzisławskiej. I Lulek opowiadał mi wówczas o pracy nad swoim pierwszym, większym filmem pod tytułem Szklana Góra. Żeby dostać w nim główną rolę, mówił, musiałem się zapisać do PZPR-u. O, to teraz jesteś artystą takim partyjnym, tak? Nie śmiej się, Jędruś. W tej naszej partii jest nawet fajnie. Wyobraź sobie, że wszyscy tu z wszystkimi jesteśmy na wy. Cały Lulek. Szanowni Państwo, Ludwik Pak zadebiutował w 1954 roku epizodem W godzinach nadziei Jana Rybkowskiego. Potem często grywał role główne. W tym okresie jego bohaterowie negatywni, na przykład chuligan Tolek w Lunatykach, czy pozytywni, na przykład majster Anastazy w Szklanej Górze, czy sierżant Kamiejczuk w Jarzębinie Czerwonej. Przyjrzyjcie się Państwo uważnie. Ludwik Pak, też bardzo ciekawa rola. Wyjątkiem były pamiętne kreacje Gościka w noweli Rozwód po polsku, w filmie Trzy kroki po ziemi oraz Katiana w Długiej nocy, w której wcielił się w osoby postawione przed życiowym wyborem i nie potrafiące podjąć właściwej decyzji. Szanowni Państwo, długo by o Ludwiku Paku opowiadać. Zapoznajcie się Państwo, bo to bardzo ciekawa historia życiowa, niestety nieco tragicznie zakończona, ponieważ Ludwik Pak zmarł w 1988 roku w domu aktora w Skolimowie, w domu aktora weterana. Jak Państwo się domyślają, przyczyniła się do tego również choroba alkoholowa. Ciekawostką jest to, ale też bardzo ważną rolą w jego życiu. Ciekawostką, bo mało o tym pamiętamy, że został nagrodzony brązowymi lwami gdańskimi za rolę, i tutaj przypominajcie sobie Państwo, film Siekierezada Witolda Leszczyńskiego, według opowiadania nomen omen Edwarda Stachury. Za tę kreację, tak jak już wspominałem, bardzo gorącą, przyjętą przez krytyków i publiczność, został w 1980 nagrodzony brązowymi lwami gdańskimi za najlepszą rolę męską, rolę drugoplanową. Szanowni Państwo, ciekawostką jeszcze jedną jest to, że był on pierwowzorem, czy też raczej pierwszym aktorem obsadzonym przez reżysera w Alternatywach 4, oczywiście przez Stanisława Bareję w Alternatywach 4 w roli Balcerka. Słynnego Balcerka. Szanowni Państwo, jak mówiła Zofia Czerwińska, no, w ocenie Czerwińskiej odtwórczyni roli Balcerka, Lulu, czyli Ludwik Pak, jak na niego mówili koledzy aktorzy, zbytnio w roli Balcerka trywializował. Szanowni Państwo, jeszcze chciałem wspomnieć o festiwalu, który odbędzie się
imienia Ludwika Paka, który odbędzie się w Jasionnej 5 września, Jasionnej koło Jędrzejowa. Organizuje go Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka wraz ze Stowarzyszeniem Równać Szanse z Jasionnej. Bardzo nam się fajnie współpracuje i będzie to też taka bardzo kameralna historia, kameralne spotkanie. Będziemy oglądać filmy, między innymi Siekierezadę, Szklaną Górę, ale też będziemy wspominać i uczestniczyć w koncertach. Wystąpią między innymi Jan Nowicki. Jan Nowicki będzie wspominał, ale też mówił o swoich teatralnych i filmowych doświadczeniach. Będzie też Tomek Wachnowski z piosenkami Wysockiego, Wolnej Grupy Bukowiny. Bardzo się już na ten koncert cieszymy. Zapraszamy też i czekamy na potwierdzenie Adama Ziemianina, poetę znanego, poetę krakowskiego, związanego z zespołami muzycznymi takimi jak Stare Dobre Małżeństwo czy U Studni. Wszyscy znają na przykład Blues o 4 nad ranem, czy wiele innych, Bieszczadzkie Anioły Adama Ziemianina, też serdecznie go pozdrawiamy. To wszystko, będzie też oczywiście wystawa i pamiątki związane z Ludwikiem Pakiem. Będziemy się starali też odwiedzić po zakończeniu imprezy na drugi dzień jego grób, zapalić świeczkę. Także od Państwa. Śledźcie Państwo na naszych stronach i Radia z Kulturą, i Instytutu Kultury Ireneusza Ślusarczyka Kulturalne Pakowanie. Ja już Państwu bardzo serdecznie dziękuję. To był Prowincjonalny Magazyn Kulturalny. Proszę, jedno ciastko i herbata. Niech szybko zje i niech płaci. Inni czekają. Zara, ja... Kultury troszki, tak? Prowincjonalny magazyn kulturalny. Drodzy słuchacze Radia z Kulturą, jeśli podobają się Wam nasze audycje i chcecie, aby powstawały kolejne ciekawe programy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prosimy, wspierajcie Radio z Kulturą. Bez Waszego wsparcia długofalowe działanie nie będzie możliwe. Nawet symboliczne, ale regularne wsparcie sprawi, że razem z radiem i Instytutem Kultury Ireneusza Ślusarczyka będziecie realnie tworzyć kulturę. Jeśli masz pod ręką coś do pisania, zapisz proszę numer konta, który podamy za chwilę. Dziękujemy, że dziś nas słuchasz. Powiedz znajomym, jak można nas posłuchać. Wesprzyj nas. A oto numer konta. 24 17 50 00 12 00 00 00 00 41 04 21 17. Powtórzę. 24 17 50 00 12 00 00 00 00 41 04 21 17 w tytule wpisując darowizna na cele statutowe. Wesprzeć Radio Instytut możesz także wchodząc na stronę www.institutkultury.org.pl/wspieraj. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka. Z nami
Tworzysz kulturę.